KTM EXC350. Jadę zobaczyć, co to potrafi. Nie no, tak lekko się przejadę. Hamulec, żytwa, odpowietrzony. Od samego początku łapie. Także bardzo dobra robota kolejna. Przejadę się i można oddać maszynę. Będę CRF-ę składał, to sobie przynajmniej porównam. Jak się tego na koło stawia jak CRF. Chociaż CRF mi będzie pewnie łatwiej, bo jeździłem dłużej. Już mam wyczucie, a to tak ciężko, ciężko. No, tego w ogóle nie mam wyczutego. Nie będę ten, bo jeszcze plastiki gdzie połamie i tyle będzie. Ale tak to fajnie idzie, jak na 350. Bardzo duży taki zakres gazu, tak mi się wydaje, w porównaniu do CRF. Wydaje się, że już idzie na fulla, a tam jeszcze jednak pod ręką mamy trochę, żeby mu odkręcić. Czwóra. Też właśnie, CRF-em łatwiej jest poderwać. Piąteczki nawet, a tu tak, no... Kwestia wyczucia na pewno. No jak go ten drugi wkurza tu? Nie topuje dziadostwo. Moment. Dobrze, dobrze, że przed nim hamulec jest. W ogóle go nie umie wyczuć. Rozumka mi łatwiej. Na razie sprzęgiełko, perfekto. Leci nam coś, bo wcześniej to się lało jak cholera. Na razie sucho. Zobaczymy jak długo. CRF-a pewnie na sprzedaż pójdzie, coś tak mówił. No. Z 5000 za to będzie chciał chyba. Ale za drogo nie biorę.
Także co, jadę dalej grzać maszynę i zobaczymy, czy to sprzęgło będzie ciągło, bo wcześniej na, tak kawałek jak się przejechało, to nie, tego nie było czuć, ale jak się dobrze zagrzał, to no stało się na biegu, a on jechał do przodu, także jadę testować dalej, tu na razie sucho, ale fajnie idzie. Jak KTM jechałem, no nie wiem, może mówię, to przyzwyczajenie już jest do CRF-ki, ale różnica w mocy moim zdaniem no spora. O, i guziczek nowy ma do gaszenia, bo nie kazał wymieniać, ale jak tak można z takim popękanym jeździć i gasić, zduszać moto, nie? Lecimy. Leciutko chodzi. W porównaniu do tego, co było, no to jedyneczka elegancko chodzi. Luzik tak samo. Dobra. Serewko mi się lepiej. Chociaż jakby było AXT450, to chyba już bym wtedy wolał AXT. Takie jak miałem kiedyś, o.